Radio M 107,6 FM. Rozmowa poranka. Nasz dzisiejszy gość to dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach, pan profesor Zbigniew Kadłubek. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie profesorze, pandemia dotknęła wszystkich, wszystkie instytucje, firmy. Jak wyglądała i wygląda ciągle chyba jeszcze rzeczywistość w takiej instytucji, jaką jest Biblioteka Śląska? Jakiś czas temu czytaliśmy, że książki zostały poddane kwarantannie i zdaje się, no ta przygoda, że tak powiem, nie kończy się. Rok 2020 rzeczywiście był rokiem z pandemią, trudnym rokiem. Na szczęście mamy znakomity zespół ludzi odpowiedzialnych, mądrych. Działaliśmy bezpiecznie. Książki były poddawane kwarantannie. Jakiś czas też oczywiście biblioteka była nieczynna, ale z przerwami od 18 maja w zeszłym roku czynna była wypożyczalnia. Również teraz jest czynna codziennie wypożyczalnia, również w soboty. Nie ukrywam, że to był trudny rok, ponieważ musieliśmy się przestawić myślowo, mentalnie na jakieś inne możliwości, inaczej współpracować, inaczej zainteresować naszym księgozbiorem czytelników, odbiorców. Mocno przekierowaliśmy też naszą działalność na to, co jest naszym takim wezwaniem statutowym, czyli na działalność naukową i działalność wydawniczą. I to staraliśmy się robić w czasie, kiedy było mniej czytelników. Panie dyrektorze, a ta, wrócę na chwilę do tej kwarantanny dla książek, bo to takie dosyć egzotyczne dla nas pojęcie, natomiast rzeczywiście w praktyce książki musiały leżakować po oddaniu przez jednego czytelnika, zanim mogły trafić w ręce drugiego i ten okres był raz dłuższy, raz krótszy, no ale to z jednej strony oznaczało mniejszą możliwość wypożyczenia książek, a z drugiej strony skierowanie iluś pracowników do tego, żeby no, tych książek pilnowali na tej kwarantanny. To duże wyzwanie? To zgodnie z zaleceniami Biblioteki Narodowej, ta kwarantanna była na początku dłuższa, potem kilkudniowa, no teraz to są trzy dni. Właściwie to była taka sytuacja, że myśmy nie wiedzieli, zresztą cały świat nie wiedział, jak działa, jak funkcjonuje, jak pracuje wirus na różnych przedmiotach, więc dla ostrożności, ochrony rzeczywiście książki czekały i to często kilka dni, nim wróciły znowu do obiegu, ale te wszystkie procedury, te wszystkie może egzotyczne nasze działalności, aktywności skutkowały tym, że mieliśmy rzeczywiście bardzo mało zachorowań w zespole, a mam nadzieję też wszyscy, którzy byli w bibliotece, czytelnicy, odbiorcy czuli się dobrze i bezpiecznie. Pan profesor wspomniał o tym, że biblioteka w tym czasie szukała nowych rozwiązań. Szukaliście nowych obszarów albo też nowych metod dotarcia i zainteresowania księgozbiorem. Co to w praktyce oznaczało i co oznacza? Jest digitalizacja zbiorów, co ułatwia, to zresztą trend światowy, dostęp do nich przez internet na przykład. No ale są też inne aktywności, które wiem, że podjęliście. Epidemia, wszyscy chyba zdajemy sobie z tego sprawę, przyspieszyła może o dekadę, tak niektórzy mówią, diagnozując sytuację, może o dekadę przyspieszyła tą ewolucję cyfrową. My również jako Biblioteka Śląska, pracując w tym wielkim projekcie Śląskie Digitarium, w dużym grancie, częściowo pokrywanym ze środków Unii Europejskiej, mogliśmy zakupić sprzęt, zakupić nowe urządzenia, między innymi skanery 3D, które nam pomogą i obiekty, i książki no, zamieszczać w przestrzeni cyfrowej. A co będzie biblioteka digitalizować w 3D? Bo książka jest wprawdzie sama w sobie, ma trzy wymiary, ale czytamy jednak, że tak powiem, na płasko. Różne eksponaty, ale też tak jak wspomniałem o naszych partnerach, na przykład jeśli to jest Opera Śląska, to na przykład stroje, które są, czy były używane w przedstawieniach, które no, mogłyby rozpaść się w niedługim czasie, a dzięki temu będą mogły zostać uwiecznione niemal w cyfrowej przestrzeni, będą mogły być oglądane z różnych stron i to bardzo dokładnie. Także to ten projekt, to wyzwanie cyfrowe, digitalizacyjne, ale też związane z naszymi czasopismami i regionalnymi, tymi starszymi książkami,
To jest wszystko po to, żeby czytelnicy no, mogli i bezpiecznie dla zbiorów i dla siebie mieć dostęp do naszych książek, do naszych różnych eksponatów. Czyli jak rozumiem, czytając książkę naukową lub nienaukową, będziemy mogli sobie jednocześnie odtworzyć postaci i to w 3D, tak? Z tego okresu na przykład, albo bohaterów. Tak, to jest dobra podpowiedź, tak mogłoby być. Jeszcze z takich działalności, aktywności, które są istotne, to myślę, że udało się w tej przestrzeni wydawniczej odnieść kilka sukcesów. Takim spektakularnym sukcesem chyba było wydanie przekładów wierszy, bo znamy prozę Cortazara, Julia Cortazara, ale udało nam się ze środków grantowych wydać poezję w przekładzie już nieżyjącego niestety profesora Jacka Leszczyny, więc Julio Cortazar był takim naszym przebojem w roku 2020. W tym roku ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydajemy wielkie dzieło, powiedzmy europejskie, ale napisane w języku średnioangielskim, opowieści kanterberyjskie Geoffrey'a Chaucera w znakomitym przekładzie Jarka Zawadzkiego, ze świetnymi ilustracjami Macieja Sieńczyka. Myślę, że to będzie coś takiego, co przyciągnie i pokaże naszą wewnętrzną pracę, której się poświęciliśmy w czasie pandemii. No ale mamy też duży projekt Ut Pictura Biblioteka i w tym roku dzięki wsparciu Instytutu Literatury wydamy 10 poetów sławnych, ale też debiutujących, więc to jest taki obszar, w którym bardzo, bardzo jesteśmy aktywni no i będziemy w najbliższym czasie. No właśnie chciałem zapytać, czy widzi pan w tym przyszłość biblioteki i bibliotek w ogóle w takiej aktywności wydawniczej, ale powiedział pan, że będziecie aktywni w tym, więc rozumiem, że tak. Biblioteki muszą czy powinny przemyśleć tą sytuację, która nas wszystkich dotknęła, nieco przekierować swoją działalność. Oczywiście musimy bardziej pracować, inaczej pracować z obrazem, ale też z wszystkimi technologiami. To nie było oddalenie wbrew pozorom. Epidemia nie była oddaleniem się czytelnika czy biblioteki. Przeciwnie, myślę, że udało nam się zbliżyć, technologia nam pomogła częściowo. Oczywiście bardzo tęsknimy za tymi spotkaniami, które są obecnością, nie tylko możemy się widzieć i słyszeć, ale są obecnością i mam nadzieję, że wszyscy do tych aktywności, spotkań z pisarzami, autorami, autorkami niedługo wrócimy. Pracujemy nad takim, myślę, dosyć ciekawym programem na czas wakacji, latem i wczesną jesienią. Także myślę, że wrócimy do obecności. To wszystko bardzo ważne, o czym mówię. Wydawanie książek, opracowania naukowe, ale chcemy obecności naszej, czytelników, książek, tego, co nas łączy. Panie profesorze, to zapytam jeszcze na koniec o czytelnictwo w Polsce w ogóle. Biblioteka Śląska jest dość nietypowa, no bo jednak macie i ambitne zbiory i często po prostu jesteście instytucją traktowaną jako instytucja naukowa. Ale tak patrzę na dane, które publikuje co roku Biblioteka Narodowa. W zeszłym roku, zdaje się, że w tym roku jeszcze nie było tych danych, bo w zeszłym roku na początku kwietnia podano, że według sondażu przebadano Polaków. No i na pytanie, kto w ciągu roku przeczytał choćby w części jedną książkę, 42% odpowiedziało pozytywnie. To jest lekki wzrost w stosunku do poprzednich lat, ale ciągle daleko do początku lat 2000, kiedy to było 56-58%. Nauczyciele mówią, że młodzież dramatycznie mało czyta. W pracach maturalnych powołują się na filmy i seriale, a nie na książki na przykład. Z drugiej strony wiemy, że dużym powodzeniem cieszą się kryminały. Co się będzie działo z literaturą, co się będzie działo z czytelnictwem w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat, jak pan przewiduje? To czytelnictwo w epidemii minimalnie jednak wzrastało, powiedziałbym. Też my jesteśmy przywiązani do tych parametryzacji związanych z tradycyjną książką papierową. Weźmy pod uwagę, że czytamy często na innych nośnikach i to jest trochę taka strefa, która nie jest pod kontrolą, której nie badamy za bardzo. I zamyślę, że czytelnictwo wcale nie maleje, rośnie. Oczywiście będzie się mocno zmieniało i tutaj ten nasz Instytut Kultury Intermedialnej
będzie też pracował nad tym, żeby łączyć obraz, łączyć inne technologie z tradycyjnym czytaniem, ale tęsknota za książką, a nawet papierową gazetą, co mogłoby dziwić, jest ogromna i widzimy to teraz w tych ostatnich dniach, które są już większą naszą aktywnością i pracujemy bliżej z czytelnikami. Ten powrót do czytania jest no, entuzjastyczny, jeśli nie euforyczny. I pan to też tak mówi, że czuć entuzjastę i pasjonata książki, za co dziękujemy ja bardzo. Ja tak to czytam i tak to widzę. No, nie, to nie jest jakaś próżna przechwałka, czy jakaś taka zbyt optymistyczna diagnoza. Po prostu chcemy dotykać tego, co czytamy i chcemy o tym rozmawiać i chcemy się dzielić interpretacją, emocjami, tym wszystkim, co niesie słowo napisane czy słowo pokazane. Miejmy nadzieję, że już wkrótce będzie można właśnie z tym słowem spotkać się na żywo w Bibliotece Śląskiej i we wszystkich innych bibliotekach. Bardzo dziękuję. Profesor Zbigniew Kadłubek, dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach, dziś był naszym gościem. Dziękuję, panie profesorze. Zapraszam do Biblioteki Śląskiej pana redaktora i wszystkich naszych słuchaczy. Dziękuję bardzo. Rozmowa poranka. Radio M 107,6 FM.